Dobra, cześć. Witam was bardzo serdecznie. Co nie napisałem gdzieś? Przyszedłem gdzie indziej. No właśnie, a tak? Gramy dalej. Nie wiem, o co chodzi. Tu jesteśmy. Ta z anioła oczywiście. Czy co? Tu może być jakaś taka... Ja słyszę w ogóle... psy. Jezu, mi się zrobiło. Właśnie leżałem i kurczę mówię, a wstanę i nagram. Jakaś taka dźwignia tam, czy coś? Tam dźwignia, coś? Ta pochodnia, to ona mnie niepokoi, bo... Trzeba ją podpalić na stówkę. Ale nie mam pomysłu. Nie, tu nie ma. Podchodziłem do niej ostatnio, ale nie dało się jej zapalić. Więc... ani wziąć. A ją podpalić pewnie trzeba o coś, bo te skoki są takie, chyba. Gdzie te psy? Skoki są takie, co można wskoczyć wyżej? Bez? Można. Dobra, czyli pewnie o to chodzi. Czy tutaj? Aha. Co mi się wydawało? Godzinę sprawdzę? Dobra. Czyli tak, coś sobie zawalało. Potrzebny jest ogień. No i pochodnia. Być może dzięki temu, że to się pozawalało, ja teraz mogę... Gdzie jest ta woda? Tu? Aha. Spoko. Być może ja teraz mogę tam coś zrobić w tym pomieszczeniu. Może tam się coś stało. Trzeba to obadać. Coż, wydaje mi się. Mam tego gema też. Nie mam gdzie go włożyć, ale... Zawsze się wkłada takie rzeczy. Tu jest pochodnia. Zawsze się wkłada takie rzeczy. Kurde. Do węża. Dlaczego to jest tak? Co tu ma być? Coś z drugiej strony? Jakoś to trzeba od tej strony zalić. I zastanawiamy też, co to jest? Dynamit? Serio? Boże, jakie ucięte, zrobione. Serio. Dobra, wsadzone zostało. To jeszcze z wersji ten... to oczywiście był moment, kiedy Lara się nabija na pręt. Ale to nawet nie była wersja finalna, finalna gry. Tylko ta taka jeszcze... z E3. 2011, także w ogóle pozdro. Nie pytajcie mnie, skąd takie rzeczy, bo... ciężko to będzie zrozumieć. Mam pamięć o takie rzeczy, nieważne. Ale fajnie, że to przyszedłem, bo okazało się, że to dobrze. Dobrze, i tak to dźwignię musimy oddziamgnąć. No i pchamy to do siebie. Już karpatka jest akurat, więc oglądałem sobie właśnie Hell's Kitchen, ostatni odcinek chyba to był, nie wiem, bo ja nie mam czasu oglądać, więc nadrabiam. Dynamit. Serio. W ogóle zapomnimy, że mam coś takiego i żeby tutaj to użyć, to w ogóle lol. Ja po prostu podchodziłem do tego na zasadzie, a może jednak... źle stałem wcześniej, czy coś takiego. No ale dobra, mamy to, super. Wiemy, co robić na razie. Okej, to zabieram. Boże, jeszcze takie niewymiarowe to. Zanim cokolwiek zrobię głupiego, to zrobię tak. Mam nadzieję, że na tym można stąd. Można. Okej, do przodu. I dopiero teraz prawulca. No i spoko. Ten kolor bluzeczki mógłby być inny. Jest za bardzo zielony. Co się stanie? Nie no, spoko w ogóle. Trzeba się wrócić.
No dobra, może tam coś jest. Nie potrzebuję. Tam jest w ogóle lawa. Być może tam będzie. Chociaż ten kamyczek, który tutaj miałem, też mógł mi się przydać do zapalenia pochodni. Się wydaje, ale ja pochodni tak nie mam, więc. No tutaj nie. Nie wiem, tam jeszcze jakieś rzeczy. Też były jakieś kładki. A tu jeszcze dźwignię. Ja rozumiem. W ziemi wcześniej. I tu mamy portal. Ciekawe, gdzie mnie przyniesie. Tak mniej więcej dusza radę. Świetnie. O, ściągnęło mi super. No i otwarte ekstra. No. Fajnie, tylko ja nie mam pochodni. Kurde. Nie fajnie. Może od ciebie mam coś zabrać. Oh. Nie wydaje mi się, żeby te kolce się zaktywowały, więc. No przelecę się może jednak. Mam tego dżema też, gdzieś go trzeba w końcu użyć. Zapiszmy. Oh. Czego mnie to nie dziwi? Dobra, to co, wracam tutaj. Jedyne miejsce, które nam zostało do ogarnięcia, takie jakieś w miarę. To to, ale tutaj byliśmy ostatnio. To też jest pochodnia, a tutaj ten kotek na przykład nie potrzebuje wiema. Nie ma oka, więc tu nie ma nic. Kurde, no i te drzwi otwarte. A tu jest coś, masz. O my god. Przez przypadek ciągle znajduję jakieś rzeczy. A tu jest jakiś trener taki. Jak to wygląda? Dobra, co tu jest? Oprócz mnie. Serio? Jakiś ciemna ściana? Barnowałem jeden bęb. A, tu gema trzeba dać. O, i naboje, super. To się da rozwalić pewnie. Uciosną pochodnią. Wszystko jasne. Crowbarem? Czy mam strzelić? Spoko. Fajne ułożenie w gwiazdkę. Dobra, teraz się zaczyna kleić to wszystko pomału. Co tu jest? Nabojki. To jest skrót. Super. Niech będzie. U góry coś? Nie bardzo. Dobra, bierzemy pochodnie. Jeszcze uważać, by nie wpaść z nią do wody. Mam nadzieję, że to mnie tak wyrzuci, że rzeczywiście nie wpadnę. Oho. Ale mam pochodnie, no super, że mam pochodnie. Może tę wodę da się z nim wypompować? Dzięki, że mnie zjadłyście. Super jesteście. Muszę was zabić. Nie mam naboi czy coś? Pokaż. Muszę spenetrować tę wodę. Dobra, i jeszcze jedno. Tylko zawsze muszą być po dwa. Parka, kurde. Pochodnia mi pada do wody, no i dupa. No i dźwignie. I życia brak. Użyję na razie i zobaczymy, co się stanie. Może się okazać, że będę musiał się wracać z tą pochodnią po prostu. Mi się to nie podoba.
to miło trochę. Gdzie to jest? Nie dowiesz się. Gdzieś na pewno. Jak ją teraz wrócić? Aha, bo potem da się biec. Czyli spoko, mogę tam wrócić. Chyba. Mam nadzieję, że tu nic mnie nie zjesz. Pójdę tutaj, gdzie ta kula wylepa, może tam coś jest. No nie. No to wracam. Zabieram pochodnie i idę ogarnąć tamto pomieszczenie. Trochę mi życia zabrało. A nawet nie, dobra. Ale weź podpal. Od razu, jakbyś mogła. Mogłabyś? Prawdę. Może gdzieś niżej jest pochodnia jednak. Kobietą. Dlaczego tak wysoko jest wszędzie? Ja nie mogę. Dobra, ale... To i tak ja muszę na dół zjechać, nie? To mi się otworzyło. Ja na razie wyrzucę to pochodnie. Zobaczmy, co tu jest. Strach się bać, kurde, dźwignię. I bełty? Nie. Spray. Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Coś się otworzyło. To są jakieś płytki, a tutaj nie wiem, co to jest. Czy ja mogę tu stanąć? Czy co? Aha. Rozumiem. Sprawa przedstawia się całkiem czasówka. Ale ja muszę tego użyć. A muszę. Udało się. Kolejny spray, dlaczego? Nutka jakaś. Resident Evil w dodatku. Ohoho, co się tu dzieje? No dobra, a jak stąd coś, żeby było dobrze? Już na mnie czeka skubany. Co, musi tak być? Ale ładny efekt ognia jest, bardzo mi się podoba. Co z tym? To jest taka tekstura, czy coś? Chciałbym zejść, nie tracąc tyle życia. Można? To super nic tu nie widać. Pierdzia... Właśnie potem ten spray tutaj. Natlam, super. Aha, bo to jest niewodna tklawa, ja pierdzia. No to po co zrobić taki duży spad, skoro okażecie i tak to... A on se może polawi. Co za... Bitch! Fajnie, zrozumiałem cię. Może tak będziemy szli. Nie zobaczmy, jak to prowadzi. Kurde, klimacik. Mogę jakoś się normalnie myśleć, tak nie bardzo. Okej. Chyba o to chodziło, tak? Czy co? No. Trzeba mi powiedzieć, że to trzeba tyłem. Normalny trolling. To lecimy. Dobrze, to krótka droga, bo... Sakra. No weź nie mieć. Masz jakiś problem, nie? O Jezu, serio.
Na jakiej zasadzie to mówicie? Dobra, odwróć się. Ja sobie to zapiszę. Dziękuję. Świetne. Było świetne. Taką muzykę. Oh, God, what is this place? That voice acting. Oh God, what is this place? Co nie mam tutaj zejść? Co? Tam są takie dobre rzeczy. To ten dotrze. I need to get out of here. Aha, to co gada w ogóle, a to co się dzieje w moim domu teraz, to jest w ogóle taki patologią. Nie chciałem z tym coś, było dobrze. Nie da się. Oni czeki czasów chcieli, powiedziała, jest zadowolona z życia. Nie powiedziała, jak to zrobić. No to pozdro. Aha, widzę. Do góry czy na dół? Najpierw bym wszedł na dół i tak. Jak odskoczę do tyłu, to się zabije, tak? O, wow. Dobra, kamera. O, oh, fuck. Wiedziałem. O Boże. Czy to musi tak być? Nie mogę po prostu sobie skurczyć drogę? To jest sekret, serio. Gdzie jest ten piesem? To rzeczywiście taki sekret, że po prostu nie zauważyłem. Dwa z trzech. Ciąś podział. Nie mam go. Zaraz będzie, nie? No przecież odmierzone było. O co ci chodzi? Zapisuję, o, sprawdzę. Możemy lecieć dalej. Dobra, jedziemy. Świetnie. Takie moje cięcie właśnie było, że... Znaczy pauza to nie było cięcie. Że zjebałem. Świetnie. That's what I need. Znaczy... No... Wiecie co, co zrobiło? No, nie zabawa się. Wzięła i się puściła. Co za szmata. Idziemy na górę. Tu zamknięte. Cudowna sprawa. Teraz zobaczę, co jest z tyłu. No i proszę. O to. I need to watch my step. Thanks. For the cover. I think that makes us even. There's something. Tam się pewnie dostanę jakoś kiedyś. Na razie widzę, że muszę sobie hopsać. Całkiem znany sposób przechodzenia jakiegoś. Tu tylko ta kamera mogłaby się w końcu ogarnąć. Co to jest? Oh my god! Hello again. Znany nam. Znana nam zabaweczka. Co? Dlaczego to nie? Aha, takie rzeczy umiesz. Dobra. Fajnie, fajnie. Znana nam zabaweczka z TR4. Trzykrotnego użycia tylko. Dobra, no i tam do portalu pewnie. Mamy tego skarbeusza i pewnie na te kolce, nie? Tam coś się można dostać, chyba o to chodzi. Jeszcze te pochodnie trzeba ogarnąć, okej. Okay. Taki trochę nieliniowy jest ten custom. Tylko co widać. Fajnie, fajnie. Ciekaw jestem, ile odcinków z tego będzie.
Aha, wypłonić. Boże, czy to mógł się ogarnąć? Aha. Utknąłem tu. Czy mi zabrało to życie? Już nieważne. Co mi te kolce? Kolców. Do kolcowni. Dobra. You can use this. Chyba, że do czego trzeba jeszcze mieć nakrętło. No. No. Oh, shit. You've got to be kidding me. Dobra, to idziemy pochodnie. Oczywiście musiałem naokoło, nie? Żeby inaczej. Mamy dwa sekrety nawet. Kurde. Amazing. Czyli to było tu. Okej. Teraz tu. Tak jakby. Czekaj, tu odskoczę, to będzie git. A zresztą właśnie. Tyle byłoby git. Dobra, idziemy do pochody, nie? Czy mają to coś zapalić, ale kurczę, no powiem wam, że to będzie wyzwanie. No nie wiem gdzie. Tu się nie da, bo ona lubię i chcę. Więc dobra, lecimy tędy. Szukamy źródła ognia. Śmieszne. Co jest tu? Jest tam się po drodze jakaś pochodnia? Ja muszę zapalić to. Kurde, a można? I have arrived in Egypt, and the artifact should be here in the tomb somewhere. I must find it. Przez sekrety. Kurde. Tylko muszę ci, dobra. Jakbym miał zapałkę, to bym użył. Czy jak pójdę tam, to coś tam. Muszę mieć źródło okna. Kurde, skąd? Gdzie jest pochodnia, która jest nisko? Tu mamy lawę, a tu jest. Super. Teraz tylko nie walnij się w łeb. Nie walnij się. You made it, girl. Made it. Jakby to. Nie wpadnie do wody. Dobra. No ale mamy to. Kurczę, wydać animacja wspinacza z pochłonku. 2013 można, to czemu nie to? Dobra, lecimy. Zobaczmy, co jest w końcu za tymi drzwiami. Świetnie. Tak, tak, tak. Ten jeden jej bici kroczek oczywiście musiał się teraz wydarzyć. Dobra. Możesz się tu jakoś normalnie rozpędzić. Ja ci tu zapiszę, bo ty jak nie zapiszesz, to jesteś wredna bycz. Dobra. And we have power. Wracamy. Matko Bosko. Jeszcze trzeba ogarnąć tamto miejsce kiedyś. Jeszcze nie wiem jak. Bo w dwóch miejscach tego skarbusza już można użyć według mojego... Oh fuck. Mojego mniemania. Fajny mostik. Czy to mnie podpali? Proszę, ta kamera. O, jest! O, thank you. Prawda. Dobra, i pójdziemy sobie tutaj na lewo, bo coś tutaj widzę. Nabojki, dobra, super.
przydadzą się. Zawracamy. Teraz pytanie. Teraz ja mogę tego użyć. A przez to. Jak się wraca stąd? Portalem. Dobra. Daj mi za 100 punktów. Mogę to połączyć od razu. Mechanical's car with key. To zapiszemy na wszelki wypadek. Już tu jestem, to najpierw sprawdzę te kolce. Są interestingowe bardzo. Spróbuj. O, świetnie. Mam nadzieję, że to nie tylko raz się używa i nie wybuchnie. No, na środek oczywiście. Nie ma dziurki, ale okej. Czy chyba dobrze zrobiłem? Zabieramy skarabeusza. Zabieramy dobroci. I lecimy z powrotem tutaj. Dobra, i mój pomysł jest jeszcze taki, żeby pójść tu. Możesz. Then we'll see. Tędy bym przeszedł, nie? No zobaczmy. Mam wszystkie sekrety nawet, już patrzcie. Jest to amazing. Okej. Co to jest? Nie masz więcej pomieszczeń, które mógłbym odwiedzić chyba. There's the artifact. I guess my first Egyptian adventure wasn't so bad after all. Aha, i to koniec. Dobrze się na 2 odcinki, super. No spoko. Nie spodziewałem się. No dobra, to jeszcze tutaj z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Dzięki wszystkim za oglądanie, za komentarze, za oceny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Patrzcie, to nie koniec. O, koniec. Tomb Raider Episode 1. Epilogue follows credits by God Orus. Mission Christian V. Ktoś tam. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer. Dobrze, że zemrzegnam, bo się id przestra. To jest taka nuta, ale ją wam i tak wyciszę, bo się id przestra do mnie na pewno. Także no, trzymajcie się i na razie. Cześć. I apologize if I forgot to mention you. This project has been on and off for the past 4 years. It has been difficult to keep track of everything. I hope you all enjoy it. Damn it! She already took the artifact. What the hell? Find Lara Croft and kill her. To be continued. Okay. To już na razie. Serio. Cześć.